Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dziś będę robił ogórki do słoików na zimę w zalewie octowej. Dlaczego mówię w zalewie octowej? Dlatego, że nie jestem pewny, czy to będą konserwowe ogórki, czy to będą korniszony, bo różne źródła różnie piszą o różnicach tych ogórków. Niektórzy twierdzą, że różnicą jest tylko wielkość ogórków, a niektórzy twierdzą, że korniszony muszą być najpierw poddane procesowi kiszenia, a następnie wrzucane do zalewy octowej. Nie wiem, po prostu. Nie wszystko muszę wiedzieć, prawda? Więc będę robił ogórki w zalewie octowej na zimę. A więc zaczynajmy. Do garnka z praktycznie już gotującą się wodą, bo ją wcześniej wstawiłem, wrzucam 100 gramów soli kamiennej niejodowanej. Wody mam 3,5 litra. Wrzucam również 70 gramów cukru. Poczekajmy, aż wszystko się tu pięknie rozpuści i woda zacznie wrzeć. I dopiero wlejemy ocet. A w tym czasie możemy pokroić sobie kilka papryk, bo ogórki będą w słoiku z papryką czerwoną. Paprykę będę kroił w takie większe kawałki. Oczywiście to, co odcinam, również wyląduje w słoiku. Robimy o takie plasterki. Woda już się zagotowała. Wlewam ocet spirytusowy 10%. I poczekajmy, aż zacznie wrzeć i wtedy wyłączamy i musimy poczekać, aż zalewa przestygnie. Oczywiście w tym czasie będziemy sobie wszystko przygotowywali. Teraz pokroję jedną cebulę. W takie grubsze półplasterki. Zobaczcie, coś takiego. Teraz marchew. Słuchajcie, mam tutaj 3 sztuki i kroimy w plasterki. No dobra, mamy praktycznie wszystko przygotowane. Tutaj mam kilka łody kopru, którego również będziemy do słoików dodawali. Dobra, słoiki oczywiście muszą być wyparzone, czyste i wrzucamy tak liść laurowy. Pół łyżeczki gorczycy, 3 ziarna ziela angielskiego, łodygę kopru i teraz tak, marchewka, po kilka plasterków i wciskamy ogórki. Jedne większe, jedne mniejsze. Nieważne. Do takiego słoika 0,9, bo takie są, wciskamy około 400 gramów ogórków. Teraz dodaję kilka plasterków cebuli i wciskamy gdzieś tam po 2, może po 3 plasterki czerwonej papryki. Robimy coś takiego. Bierzemy się za kolejny. I tak samo. Pół łyżeczki gorczycy. Liść laurowy. 3 ziela angielskie. No i wyszło mi 9 takich słoików z tych ogórków, które zakupiłem. I teraz musimy zalać to wszystko przestygniętą zalewą. Zalewy zostało mi 2, może 3 chochelki.
mocno zakręcamy. No i teraz musimy przeprowadzić pasteryzację, a mianowicie ja to będę robił w piekarniku. Wstawiam słoiki do zimnego piekarnika, piekarnik ustawiam na 130 stopni i od momentu, kiedy piekarnik się nagrzeje, będę trzymał słoiki około pół godziny. Następnie piekarnik wyłączę i poczekam, aż wszystko przestygnie. Zapasteryzowane i lekko przestygnięte słoiki wyjąłem z piekarnika i teraz bardzo ważna rzecz. Ostrożnie przez ściereczkę, bo są jeszcze, wiecie, gorące. Odwracam do góry dnem. Jeżeli ktoś będzie pasteryzował tradycyjnie w garnku, to od momentu zagotowania się wody w garnku razem ze słoikami pasteryzujemy przez około 2 do 3 minut. Tutaj też pasteryzacja trwała bardzo krótko. I odwrócone słoiki do góry dnem trzymamy do całkowitego przestygnięcia i możemy przechowywać w chłodnym miejscu przez całą zimę. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego.